Dziary, jak sam poczucie? Jak się czujesz? Jest śnieg? Bawisz się dobrze? Tomasz, chociaż może się troszeczkę będę bał Cię puścić, ale mam nadzieję, że wrócisz do mnie. Oby. Możesz iść, no. Wiesz? Jednak może zostaniesz ze mną. Pogadamy sobie. O, jest bałwanek. O, jest darmowy telefon. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I dzisiaj mam dalej informacje. Wiem, oczywiście wszyscy są teraz zażenowani. Wszyscy są zażenowani naszym Community Day w lutym. Ja się kompletnie nie dziwię. Jednakże wielokrotnie, ile razy nagrywam odcinek dla Was, zawsze narzekaliście, że ja tylko narzekam. Czyli po prostu jakiś nowy event jest i mówię, to było, a to stare, a to słabe. I narzekali i mówiliście mi właśnie, że ja narzekam. W tej chwili przekazuję Wam informacje w tak bardzo oczywisty sposób i to tak naprawdę w miarę możliwości w samych superlatywach i tylko mówię o tym, że jest to Pokémon, który był to 3 lata temu, sorry, 2 lata temu i teraz to Wy mi mówicie, że ja powinienem narzekać, a nie mówić tutaj, wiecie, tutaj słodkości i tak dalej. No sorry, ale nikomu nie dogodzę, kompletnie nikomu. Jednakże dzisiaj jest dla Was oczywiście inna informacja, dla której tu przyszliście, a mianowicie subskrypcja. Dokładnie. W sieci Niantic tutaj nasi minerzy odkryli coś takiego jak subskrypcję do Pokémon Go. Oczywiście będzie tutaj darmowa subskrypcja, będzie tutaj coś w rodzaju... Będzie coś w rodzaju tutaj wykupionej subskrypcji, ale straconej, ale jednakże korzystając z bonusów przez to, że się miało subskrypcję oraz gracz bez subskrypcji. To naprawdę wiele osób mówiło o tym, że jak mamy te, wiecie, mikropłatności, na tym tak naprawdę większość gier właśnie mobilnych zarabia. I to naprawdę są w tej chwili nawet takie marki, tytuły na telefony, które zarabiają więcej niż jeżeli gry AAA. I tutaj jeszcze do tej pory chyba nie ma, nie istnieje gra tutaj na mobilki, która oferuje subskrypcję. Poprawcie mnie, jeżeli jest taka. Co naprawdę chcielibyśmy zobaczyć w grze, która tak naprawdę nie będzie nam pozwalała wykupywać przedmiotów, tylko korzystać w pełni z tego, co nam gra oferuje. I powiedzmy, jeśli to będzie kosztowało jakieś 3 dychy, to powiem tak. W tej cenie Niantic się na pewno nie wzbogaci, bo tyle to wydaje tak naprawdę człowiek na raid passy w ciągu raid hour. Więc tu i subskrypcja na pewno będzie, jeżeli będzie za 3 dychy, to będzie uwzględniała... Delikatnie. Nie, tu bałwanek jest, zostaw go. Jeżeli to będzie 3 za 3 dychy, to definitywnie będzie akcja, powiedzmy, nie wiem, 50 raid passów na miesiąc. Takie coś może zaistnieć. Albo 50 superkomputerów na miesiąc. Na pewno to będzie w liczbie, a nie będzie tutaj za koszt, nie wiem, nielimitowanych raid passów lub też nielimitowanych inkubatorów. Bo na tym tylko na tych straci. Na pewno subskrypcja jest czymś nowym w świecie Pokémon Go, jak i też w świecie mobilnym. Pytanie, czy inne marki za tym pójdą, to się dowiemy tak naprawdę w momencie, kiedy to zaistnieje i ile osób będzie kupowało te subskrypcje. Jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądać. W każdym razie, to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o wszystko, co wykopali nasi tata minerzy. Rozwaliłeś, super. Tak, co tam? Dawaj tutaj do jaja. Tak, dawaj jaja. Tak, czekajcie, dajcie chwileczkę, bo tu mamy balon, mamy dwóch Arlo i chyba trzeci będzie, tak? Tu jest trzeci Arlo? W najnowszej aktualizacji, która nadchodzi do Pokémon Go, będzie uwzględniała możliwość wyszukiwania poprzez tagi oraz poprzez bodajże Candy XL. Spodziewałem się wstępnie, że wyszukiwanie poprzez Candy XL pokaże nam wszystkie Pokémony wobec, powiedzmy, nie wiem, od Ascent do Descent, od największej do najmniejszej wartości, jakie posiadają Candy, nasze Pokémony. Ale jednak według tego, co ustalili tu i według danych, to ma tu i pokazać nam Pokémony wszystkie, które po prostu były sparapowane więcej niż na tam 40,5 levela. Tak będzie działał nasz kod. Jednakże jest drugi kod, który będzie nam mówił o tagach. Czyli jeżeli stworzymy sobie tag, który będzie uwzględniał same Pokémony z danym atakiem lub podwójny moveset ognisty, to wpisując, powiedzmy, komendę małpa bet
lub po prostu bet i wyszuka nam wszystkie właśnie pokemony z tymi atakami poprzez jedno hasełko, 3-literowe, 5-literowe, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie, poprzez stworzenie indywidualnych hashtagów, tudzież tagów, będziemy mogli tworzyć własne komendy. Jednak go nie rozwalę. Dobra, powoli. Musimy pomyśleć, jakim teamem go rozwalimy, bo to jest najcięższy, jaki może posiadać nasz Arlo. Wczoraj wam mówiłem też, że nie mamy informacji odnośnie statystyk do naszego pokemona, jakim jest Machamp na Community Day. I to się okazuje, dopiero dzisiaj nasi minerzy wykopali informacje odnośnie właśnie statystyk ataku. I patrząc na pierwszy rzut oka, oczywiście nikt nie pomyśli o tym, że to jest jakaś kopia jakiegoś innego ataku, ale pierwsze, co przyszło mi do głowy, to właśnie, że jest to kopia. I analizowałem tu oczywiście wszystkie pokemony, które mają właśnie podobne statystyki do ataków, tudzież po prostu ataki studiowałem. Gdy się okazuje, mamy w grze atak, który jest kopią naszego paybacka, tudzież payback jest kopią innego. Pierwszym jest to bodajże Outrage, czyli ten, który oczywiście otrzymał Salamence jakiś czas temu. Moonblast, czyli ten, który oczywiście był niesławny i bardzo popularny wśród z naszych kreseli podczas tej realizacji 4. sezonu w PvP. Nasz payback jest kopią tych dwóch ataków. Czyli w tym przypadku, jak już to podliczyłem i przeanalizowałem, to ten atak będzie świetny w stosunku do jednotarczowej przewagi, czyli ogólnie tarczowej przewagi z Mewtwo i Hypno. Teraz czytamy radę. Końcóweczka. Oczywiście teraz nieefektywny, bo przeciwnik ma atak ognisty. No i damy radę. Super. I była pierwsza sytuacja, kiedy wybierałem Pokemona Smoczego na Salamence'a. Pierwszy raz przy walkach na Team Go Rocket, liderach w tym przypadku. I analizowałem tutaj wiele przypadków walk. I oczywiście jest to interesujący atak, jednakże sytuacyjny. A w międzyczasie sobie ukończę nasz challenge, Sino Collection Challenge. 9 Magnetic Lure, Ultra Bole, super. Tutaj nam nie znika, ale to i tak się skończyło. Wkrótce zbliża się 25-lecie albo 26-lecie, już nie pamiętam dokładnie, tutaj zaistnienia Pokemonów na świecie. I oczywiście wobec tego nasz Pokemon kompanii stworzyło trailer, w którym w bodajże minucie 8 sekund uwzględnili Pokemon Go. I tak naprawdę to jest wszystko w tym filmiku, oprócz tego, że jest też cameo naszego Pikachu, Surprise Pikachu. Jednakże Niantic też nie próżnował w trakcie, kiedy wprowadzał różnego typu eventy, jak i też po prostu w trakcie ostatniego roku. Nie próżnowali, bo wygrali sprawę w sądzie z firmą, która tworzyła aplikację, która tak naprawdę pozwalała nam na oszukiwanie w Pokemon Go poprzez fake GPS-a. Tak jest. Niantic wygrało z tą firmą i w tej chwili ta firma ma zakaz tworzenia aplikacji oficjalnych i też płatnych na świecie i wypuszczanie. I dodatkowo zapłacili 5 milionów dolarów za wyrządzone krzywdy. Co i tak jest chyba mało w stosunku do tego, ile zarobili na Pokemon Go. Ale też jest inna kwestia, bo oczywiście jest kolejna aplikacja, za którą w tej chwili się Niantic bierze i wkrótce też skończy w podobny sposób, więc oszuści prawdopodobnie będą mieć banowane konta, bo Banhammer już wkrótce się zbliża. I z tego, co widzę odnośnie nowego update'u, to jest tyle. Jednakże w nowym update'cie Pokemon Go jest też uwzględniona jedna ciekawa rzecz, a dokładnie CP Multiplayer XL. Co mi tylko mówi jedną rzecz. Że w tej chwili bym się wstrzymał z parapowaniem Pokemonów, które mogą w tej chwili wejść na XL, powiedzmy na Great League lub też na Ultra League. Bo jeżeli to wejdzie, to prawdopodobnie niektóre Pokemony, jeżeli tak sądzę, a prawdopodobnie tak będzie, to niektóre Pokemony po prostu będą mieć większe CP niż aktualnie. Lub też mniejsze CP niż aktualnie i tak naprawdę inne wartości będą bardzo dobre na PvP. Raczej to o Candy nie chodzi, tylko Pokemony i jest to CP Multiplayer, więc się zmieni w jakiś sposób. Jak? Dowiemy się o tym wkrótce. Jerry mnie już wciągnie, już chyba mu zimno jest, tak zakładam. W każdym razie to tego się pozbył, a ja jeszcze w domu mam do przekazania wam informacje odnośnie nowych rzeczy, a dokładnie tutaj tego, co było wczoraj jeszcze. A, jeszcze jedna rzecz, a dokładnie dwie. Osoby, które kupiły bilet na tutaj
Go Turcanto, to te osoby podczas Comedy Day nie otrzymają biletów swoim inwentorem. I Nandy nam o tym powiedział. Tylko te osoby właśnie, które kupiły Canto bilety, czyli na Canto Tour, oni po prostu będą mieć odpalone questy w trakcie trwania eventu. Czyli w momencie, powiedzmy, nie wiem, w Polsce, dla gracza, który ma bilet na Go Tour Canto i wystartuje Comedy Day na Machopa, to po prostu równo o 11 pojawi się jemu quest. Oraz dodatkowa jeszcze jedna rzecz, aha, podczas Comedy Day będzie zwiększony dystans na tradowanie. Podczas oczywiście Matchup Comedy Day. 40-kilometrowy. Także cieszmy się właśnie tym bonusem. A teraz jeszcze jedna informacja dla Was ode mnie, który nagrywał to wczoraj. Z tego co pamiętam, to powinienem się już z Wami witać, więc przejdźmy teraz do ostatniej informacji w tym odcinku. Tak jest. Kolejny oczywiście, który przekazywałem Wam informację wcześniej, będzie kontynuacja naszego odliczania do Pokémon Go Tour Canto i w tym przypadku będzie to wydarzenie z regionu Hoenn. Startując od 19 stycznia od godziny 10 rano do 24 stycznia do godziny 8 po południu, czyli 20. Następujące Pokémony będą pojawiać się częściej na dziko, takie jak Trico, Torchic, Mudkip, Taillow, Landret, Nosepass, Aron, Meditate, Roselia, Carvania, Numel i Baltoy. Uwagi na to, że już w tej chwili wiecie, że mamy Comedy Day, więc tutaj nie musicie łapać Roseli, aczkolwiek możecie łapać Roselię podczas tego wydarzenia, bo Comedy Day będzie później, ale będziecie mieć przesyt Roseli właśnie z uwagi na ten event. Mudkipa polecam łapać, następnie polecam łapać tutaj definitywnie Meditate'a na XL Meditate'a i jeśli będziesz miał szczęście trafić na Shiny Arona, który aktualnie już jest od cholery w grze. Też takie odkopywanie z kamielin, powiedzmy, się tu teraz już staje w Pokémonach. Niestety, ale tak to wygląda. Nie ma nic nowego, jest Shiny Aron. Był i będzie. No niestety, będziemy kluć Pokémony takie jak z piąteczek, Skitty, Aron, Corphish, Lilip oraz Anoryf, Bagon i Beldam. Następujące Pokémony będą do zdobycia z ekskluzywnych field researchy podczas tego wydarzenia, jak Trico, Torchic, Mudkip, Aron, Plasyl, Minum oraz Wailmer. Aby ukończyć Collection Challenge podczas eventu, będziemy musieli zebrać Trico, Torchica, Mudkipa, Incade, Nosepassa, Arona, Plasyl, Minuna i Bagona, by otrzymać 3 Silver Pine Berry, w tym Exp oraz Incense i 3 Silver Pine Berry. Podczas wydarzenia będziemy mogli otrzymać atak Meteor Mash. I to jest coś, co nam wynagradza to, co wcześniej słyszeliśmy, czyli możliwość zdobycia unikalnych nagród. Ale podczas tego wydarzenia będzie możliwość zdobycia ekskluzywnego ataku Meteor Mash. Tak jest. Ekskluzywny będzie czasowy research do zdobycia, jakby do zrealizowania, podczas którego będziemy musieli zapać 2 Kyogry, by zdobyć 10 Kyogre Candy. Następnie 2 Groudony, by 10 Groudon Candy zdobyć. Oczywiście tutaj chodzi nie o zrób raid, tylko złap naszego tutaj Groudona, w tym przypadku 2. Oraz złap 30 Pokémonów, by zdobyć 30 Pokeboli. Kończąc czasowy research, otrzymamy możliwość zdobycia unikalnego Pokémona, jakim jest Rayquaza, który zna unikalny atak Hurricane. Oczywiście wraz z 3000 Expa, Silver Pine Berry i oczywiście, jeżeli masz ekstremalne szczęście, to trafisz na Shiny Rayquaza. Będzie darmowa paczka 3 Remote Raid Passów, by pomóc Ci zawalczyć z Kyogrem i Groudonem podczas tego wydarzenia. Od 19 stycznia do 25 stycznia. Teraz przyjdzie mi tylko skończyć odcinek i dziękuję za oglądanie jego. Oczywiście dostarczam Wam informacje w miarę możliwości, najszybciej się tylko da w przedziale tymczasowym, żeby Wam też przekazać inne ciekawe informacje. Oczywiście biorąc udział też w eksploracji świata podczas zimy, która się troszeczkę opóźniła u nas, niestety. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, za każdy like dziękuję, za każdą subskrypcję podwójnie dziękuję i do zobaczenia, trzymajcie się, heja!